Joanna Obajtek ma 41 lat, ale lista chorób, na które cierpi, jest bardzo długa. Cukrzyca, słabe serce, astma, niewydolność nerek, a także otyłość, z którą walczy od lat. W zeszłym roku udało jej się schudnąć 40 kg, ale na brzuchu pozostał ogromny fałd skóry. Żaden lekarz nie chciał się podjąć ryzykownego zabiegu usunięcia zbędnych tkanek. Dopiero profesor Krzysztof Paśnik z Wojskowego Instytutu Medycznego zgodził się zoperować Asię. Pacjentka jest już na stole operacyjnym. Pierwsze cięcie, jakie żeśmy wykonali, to było cięcie w podbrzuszu. I zamysłem naszym było oczywiście podpreparowanie tkanki całej tej tłuszczowej, tego fartucha tłuszczowego ogromnego i dojście do wrót przepukliny, co było też powodem tego, że chorej trzeba było pomóc, bo ona miała tą przepuklinę, która jej więzła. Czyli trudno ją było odprowadzać i groziło jej to, że ona uwięźnie wreszcie i będzie większy problem polegający na tym, że trzeba będzie jej resekować kawałek jelita czy jakiegoś tam innej części znajdującej się w jamie brzusznej. Zostawcie, mamy łuki żebrowe i teraz jest, znowu rozprostujemy sobie cały ten, tak, przetniemy sobie to, pępek mamy, środek, tu jest pępek, dotąd możemy, tylko patrzę mi to, co mówiłem, nie wiem, czy ja nie zrobimy jej, możemy sobie ten, bo zobacz, jak to, o, widzisz, jak to wszystko, bo to jest dużo, dużo tego niepotrzebnego, co? Dobrze, teraz dotkniemy sobie. Nie mam, jest. Bez dotknięcia. Kiedy chirurdzy walczą z nadmiarem skóry i rozległą przepukliną, mąż Asi Artur czeka na korytarzu. To jej anioł stróż, na którego zawsze może liczyć. Lekarze używają specjalnych noży, które tną i od razu przy pomocy prądu elektrycznego zamykają naczynia krwionośne. To jest to, tak, tutaj jest to, to spokojnie dochodzi, bez żadnego problemu. Dobrze, to nóż poproszę. Ciężko było usnąć i budziłem się co chwileczkę. Nawet mi się śniło, szczerze mówiąc, że siedzę pod salą operacyjną i czekam, aż się operacja zakończy. Połóżcie prześcieradło na podłodze. Tą połówkę położymy od razu tam. Dobrze. To rozłożymy to, żeby później w całości. Jest już przygotowane? Jest. Dobrze. To jest połowa. Daj mi preparator i podkuć. Dobrze, rękawiczki zmieni. I się zapakujecie i zważycie. To tak z ciekawości dla nas tylko zwykły. Podzieliliśmy tą skórę ze względu na to, że nam było łatwiej dostosować później, zbliżać te tkanki. Dlatego ona została podzielona. Nie zawsze tak robimy, ale w tym przypadku było to dla nas bardziej pomocne. Teraz dwajamy blaszki powięzi mięśni prostych brzucha. Rozstęp mięśniowy, tak staramy się przynajmniej go w jakiś stopniu zlikwidować. Teraz przechodzimy do tego elementu, bym powiedział, istotnego, tak zwanej plastyki, czyli musimy połączyć jedno z drugim, tak, co żeśmy wycięli. To już jest tkanka podskórna, tak? To już na górze, to już będzie końcowo. Tak, zaczynamy odtwarzać już to, co żeśmy wycięli, bo chirurgia to jest wycinanie i szycie. Dało się zważyć, panie profesorze, ponad 12 kg. 12. A to muszę powiedzieć, że to dużo, jak na fartuch tłuszczowy. Tak. Najtrudniejsza część operacji już za nami. Profesor Paśnik wyciął nadmiar skóry i tkanki tłuszczowej. Właśnie zakłada ostatnie szwy. Niestety ten zabieg jest ograniczony właśnie tylko do przedniej strony. To wszystko, co tutaj nam z tej strony zostaje, to właściwie powinno być okrojone dookoła chorej. I to wtedy ta plastyka byłaby jakby kompletna. Natomiast nie jest to zabieg dla tej chorej w tej chwili. Myślę, że to, co ma zrobione, to i tak jest bardzo, bardzo dużo.
Powiem, że niewielu pewnie chirurgów by się podjęło takiej operacji. I anestezjologów oczywiście, po przeprowadzeniu chorej przez tą operację. No zobaczymy, no na razie jesteśmy na etapie takim, że jesteśmy w sumie zadowoleni z tego, co żeśmy tutaj otrzymali. Widać, że, to, że ta skóra jest dokrwiona i nie wydaje się, ale to niestety ze skórą jest tak, że ta martwica się może nam, że tak powiem, zdeklarować za parę godzin. Chora w tej chwili zostanie wybudzona. Mam nadzieję, że pan doktor Morzański wybudzi chorą, tak jak on to zwykle robi z naszymi chorymi. Zostanie zabandażowana, czyli wzmocnimy jakby to nasze działania, żeby docisnąć te połacie skóry, które zostały odpreparowane. I chora zjedzie na salę pooperacyjną. Rozległość tego zabiegu, mimo że dotyczy on powłok, jest bardzo duża, w związku z czym jest też związany duży ból pooperacyjny. Inny ból jest wtedy, kiedy wycinamy jakiś fragment czy narząd wewnętrzny, a inny wtedy, kiedy wycinamy nawet dużą część, ale no, tkanek w obrębu powłoki ciała. Ale jest to cały czas bardzo duży ból. Głęboko oddychamy. Zakasłaś, proszę. Nie. Pani Asiu, po operacji jest. Nie było żadnych zaskoczeń, tak? Żona ma resekowane bardzo dużo ilość skóry i warstwy podskórnej, bo to jest 12 kg, to jest bardzo dużo, więc jest to duży uraz dla niej. Teraz tylko będziemy drżeli, żeby to się wszystko wygoiło, żeby wszystko przebieg już pooperacyjny był prawidłowy. Nie było żadnych zaskoczeń zarówno chirurgicznych, jak i anestezjologicznych. No, także bałem się bardzo właśnie, jak to... Mam nadzieję, że... Pod względem tym anestezjologicznym ona to tam przeżyje z tymi obciążeniami, które ma. Znaczy to jest początek drogi, tak? To jeszcze tak. Niestety, ale wiele rzeczy... Musimy być czujni i na wiele rzeczy zwracać uwagę, bo to jeszcze jest sytuacja taka, w której może... Wiele się zdarzyć, natomiast póki co nic śródoperacyjnie nie jest. Pierwszy etap już przebiegł tak, jakbyśmy sobie chcieli założyć, narysowaliśmy to sobie, także jest wszystko w porządku. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Jeszcze raz całemu zespołowi proszę przekazać. Dziękuję bardzo. Przekażę. Do widzenia. Pani Anno. Jak tam? Brzuch boli, tak? Dobrze, teraz dodaliśmy, za chwilkę zacznie ten lek działać i ten ból się zmniejszy. Jak się oddycha? Dobrze. Dobra. Po zabiegu już jest, wie pani? Spokojnie, proszę sobie głęboko oddychać. Znieczulenie i takie większe przygotowanie przedoperacyjne jest często, znaczy jest konieczne przy wszystkich zabiegach operacyjnych, nawet przy tych zabiegach dużych oraz u pacjentów no, bardzo obciążonych. Ono czasem zabiera znacznie więcej czasu niż przy standardowych operacjach. To jest czasem tak, że zabieg trwa godzinę, półtorej, a my się przygotowujemy godzinę do niego, bo pacjent tego wymaga, bo jest bardzo obciążony, bo są trudne warunki i tak dalej. No ale bez tego się nie da. No, tak gdyby, no, postęp chirurgii jest możliwy dzięki postępowi anestezjologii. On się ze sobą ściśle łączy. O, teraz mi już jeden kamień spadł z serca. Po prostu jestem przeszczęśliwy, że operacja po prostu tak się udała. I pan doktor powiedział, że nie było specjalnych kłopotów. No, świetnie po prostu. No, jestem strasznie szczęśliwy tutaj. Także tutaj chyba wszystkich uściskam dzisiaj na oddziele. Asia trafiła na salę pooperacyjną. Cały czas jest podłączona do aparatury monitorującej funkcje życiowe. Dzięki cewnikowi umieszczonemu w kręgosłupie może otrzymywać silne i bardzo skuteczne środki przeciwbólowe. Pozwoli jej to znieść pierwsze godziny po operacji. Jakby się zadzwoniła dzisiaj do mnie, że ją coś tam szczykło w kręgosłupie i że się nie może troszkę ruszać, tak? Co ma zrobić? Mówię, no córka, no to jest też wina właśnie niestety z twojej wagi. A, mówi, aj tam, ta, no ale to mówię, nie śmieję się z ciebie, tylko mówię prawdę. No faktycznie jak Asia wróci do domu, no może mam nadzieję, że po prostu gdzieś też faktycznie się weźmie za siebie. Zobaczy, jakie mogą być skutki też otyłości, jakie problemy.
chociaż to widzi i widziała. Oczywiście Asia jest do tego jeszcze chora, tak? Mam nadzieję, że też ją gdzieś tam to poruszy wszystko. Ja myślę, że nawet z całą rodziną zmieniamy tryb żywienia, tryb życia. Wiem, że mogłabym w sobie dużo zmienić, czy też mogłabym schudnąć, przejść na dietę, ale z drugiej strony też akceptuję siebie taką, jaką jestem. Podchodzę do życia tak, że jeżeli komuś nie podoba się, jak wyglądam, no to tak naprawdę jest jego problem. Ja póki co siebie akceptuję, jak mi się coś zacznie nie podobać, to postaram się to zmienić i być sobą, być taka, jaka ja chcę, a nie tak, jak ktoś chce. Nie będzie podchalany. Proszę bardzo. Dziękuję. Artur przyszedł odwiedzić Asię. Jest zaskoczony, bo jej łóżko zniknęło z sali pooperacyjnej. Przepraszam, chciałem zapytać, pani Obajtek jeszcze jest na sali pooperacyjnej? A mógłbym na chwileczkę zaglądać do niej? A pan jest? Mężem. Na szczęście okazuje się, że nic złego się nie stało. Joanna została po prostu przeniesiona do zwykłej sali. Jak czuje się po operacji? Dowiemy się po krótkiej przerwie. Nie wezmę tych sterydów, no chyba, żebym już umierała. No. Proszę. Załatwić ci? Bo to się, nie wiem, czy tak się da załatwić. 24 godziny podobno. No to jeszcze nie ma 24. W południe będzie 24 godziny. Hmm? Jak tam? Gdzie masz ten brzuszek? Gdzie masz ten brzuszek? Ojej, nie ma brzucha. Zaczynaj. No. A zobacz, jak to. Co? No wiesz, no, masz pozawijane, no. A to też mam już. Nie mam takiej większej masy. No pewnie, że nie. Jestem ci tak mega szczęśliwa, jakbym zobaczyła no, swoje nogi, udań. Tutaj mi się nic nie przelewa. Ja Boże. Mi się po prostu nie da opisać, wiesz. Jest, tylko... To jest... Są takie uczucia, rozumiem, że po prostu... Człowiek tyle czekał. Ale się doczekał. Doczekał się. W końcu się udało. Obawiam się, że jakby nie otrzymała pomocy z naszej strony, jej jakość życia byłaby bardzo niska. Czyli właściwie fotelowo-kanapowa, dom i niewiele z tego by pewnie wynikało. I znowu wzrost masy ciała i znów kolejne problemy. Wykonana operacja daje jej szansę na zmianę życia. I będę kosała te jeźmo. Powiedziałam, że już w życiu nie zrobię tak, żeby mi tak... A sterydy to niech są, oni sami biorą. Powiedziałam, nie wezmę tych sterydów, no chyba, żebym już umierała, no to wtedy sobie... No to no, niech mi biorą, nie? No, wyglądam kiepsko, no jestem zmęczony, no jestem zmęczony psychicznie, szczerze mówiąc, bo gdzieś te myśli cały czas krążą wokół Joasi, tak? Moja obecność jej pomaga, że trzymam ją za rękę, że gdzieś tam ją pogłaszczę, że pójdę zawołać pielęgniarkę, żeby jej podała środek przeciwbólowy. Trochę lepiej. Tak. O, dziękuję bardzo. Jakby bardziej bolało, to pani zgłosi, damy morfinę wtedy. Dobrze. Przeciwbólowo. Mhm. A to drugi obok Artura anioł stróż Asi. Jej najbliższa przyjaciółka Gosia, właścicielka zakładu fryzjerskiego. Przyjechała specjalnie z Krakowa, by opiekować się koleżanką. No, jak ma być, no to ma być, nie? Dokładnie, ale poczekaj, może coś tutaj podziałamy. Jak cię tak posmieram trochę, no, to będzie ci grzej? No, okej? Okay? Super. Dobra.
Zawsze mówię potem, dormi jeszcze. Tu jestem do twojej dyspozycji, to możesz mnie wykorzystać. Mieszkam tak samo jak Asia w Krakowie. A po prostu jak się dowiedziałam, bo sama też bardzo walczyłam o to, żeby Asia mogła tą operację przebyć. I wiem, jak bardzo ważne było zawsze to dla niej i jest, bo naprawdę ma fantastycznego swojego partnera i zawsze mówiła, że po prostu chciałaby być tą kobietą taką, jak ją poznał dla niego. I wszystko robiła w tym kierunku, walczyła, żeby doszło do tej operacji, więc jak doszło już do tej operacji, jak został termin ustalony, to po prostu ja postanowiłam, że będę z nią. Te dni, których Artur nie da rady być, no i załatwiliśmy tutaj ten hostel w pielęgniarek i po prostu dlatego mogę tak blisko być przy niej. Ale nawet jakby trzeba było, to bym tu przy tym łóżku na stałku przy niej spała. Bo po prostu jest warta tego i to, co przeszła w swoim życiu, to naprawdę jest przydobry człowiek. Teraz weźmiemy i zdezynfekujemy. Będzie zimne, tak? Jak zwykle, wie pani? Bo tutaj trzeba z tą skórą tak delikatnie postępować. Nie można trzeć. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak wygląda pacjentka po operacji. Znaczy, chodzi o jej fizyczność i ruchomość, to jest najważniejsze. Oczywiście kosmetycznie pewne rzeczy są do poprawienia, natomiast gdybyśmy pacjentkę leczyli już pomijając jej problemy z poruszaniem się, gdybyśmy tą skórę potraktowali jako tylko i wyłącznie problem estetyczny, to i tak uważam, że należałoby to rozłożyć na kilka etapów. Jeżeli pani leży, to pas odpinamy. Odpinamy z różnych powodów, z dwóch powodów. Z tego powodu, żeby właśnie nie było tak zamknięte wszystko, a z drugiego powodu nie ma potrzeby, żeby pani ściskać. Ściskać trzeba wtedy, jak pani wstanie, bo wtedy pani mięśnie brzucha napina, tak? I chodzi o to właśnie, żeby nie powstała przepuklina, żeby zabezpieczyć. To jest powód, dla którego się nosi pas. Zakładaliśmy, że te kłopoty mogą być dużo większe niż to, co się teraz dzieje, tak? Bo to można powiedzieć, że to jest sprawa w chwili obecnej kosmetyczna. Czasami rana, rozległość rany u pacjentki, można było się tego spodziewać, że będzie tak duża, że będzie to miało znaczenie dla całego organizmu, nie tylko dla gojenia czy jakiegoś dyskomfortu związanego z opatrunkami. Także tak to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień witam. Dobry. Dzień dobry. Boże, mój dzień anioł przyszedł. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak samopoczucie w ogóle? Jak się pani czuje? Dobrze. Jak ten brzuszek wygląda? Ja jestem najszczęśliwszą kobietą na ziemi, panie profesorze. Właśnie. Myślę, że troszeczkę jest luźniej niż było, prawda? Tak. Zobaczymy. Wiem, że tam jest kawałeczek takiej martwiczki się zrobiło, ale to zobaczymy sobie, obejrzymy. No ale przy takiej skórze jak ta... Ja się spodziewałam. Ale to jest powierzchowne. Oceniam sam ogólnie jako dobre. Oczywiście mogę mieć zastrzeżenia do gojenia się troszeczkę rany, tam jest taka martwica w części centralnej, ale tego się można było spodziewać, bo wiedzieliśmy o tym, że ona jest po takich przejściach posterydowa, skóra, także to gojenie rany mieliśmy w planie jakby troszkę, że ta martwica może się postępować. Ale tutaj widzę, że te wszystkie rany tutaj też bardzo są. Boże, doktorze, profesorze. Fajnie, super. Dobra. Ja myślę, zobaczymy. Ja do środy. Dobrze? Do środy bym panią zatrzymał. Jeszcze. Dobrze? Tak, do środy. Ja miałem do czynienia z wieloma fartuchami, ale ten był chyba rzeczywiście taki i spektakularny, największy. Nawet jakbyśmy ważyli wtedy, on ważył tam 11 kg, my żeśmy wyczynali w granicach tam 5-7 kg fartuchy, ten zdecydowanie był takim fartuchem największym. A największy problem to może nie sam fartuch, ale jednak to, że chora obciążona posterydoterapii z cukrzycą typu drugiego, więc te rany zawsze się goją trudniej. Dlatego mówię, żebyśmy przygotowani jeszcze na gorszy efekt. No, nie mogłabym jechać do domu, tak bym prosiła. Bardzo mocno bym prosiła, profesorze. Ja już nawet napisałam SMS do doktora właśnie. Tak? Że się będzie opiekował w Krakowie, tak? Tak, zaopiekuje się tu na pewno? Tak. Umawiamy się tak, jak byłby jakikolwiek problem w takim razie, dobrze? To ja bardzo proszę ze mną być w kontakcie. Tak, panie profesorze. Bo nie wiemy, zobaczymy. To wygląda na powierzchowną martwicę, więc mam nadzieję, że to się wszystko ładnie poskleja. Ja tego nie ruszę, bo jak my to zdejmiemy w tej chwili, no to się zrobi z tego może większa rana.
Chciałem w ogóle chorą zostawić, ale chora nalega bardzo, że chce wrócić i ma chirurga tam u siebie na miejscu, który będzie dalej ją prowadził, więc ja nie mam jej przeciwko temu. Jeżeli będzie jakikolwiek problem, to wtedy bardzo proszę przyjechać tutaj do nas. Dobrze, dobrze? Panie profesorze, przyjadę na pewno. Okay. Jezus, dziękuję. Wszystkiego dobrego w takim dziękuję. Razie. To no, mogę jechać? Mogę jechać, mogę. Dzisiaj? Dzisiaj? Dzisiaj. Tak? Dzisiaj. Okej. Okay. Jedziemy dzisiaj do domu, do Krakowa. Też jakieś tam obawy są, jak to będzie się dalej rozwijać, ale no, jesteśmy dobrej, jak najbardziej dobrej myśli. Siadaj, to ci ubiorę skarpetki jeszcze do końca. Tak, muszę się nacieszyć. No, czym się cieszyć? Że mam taki brzuszek. Nie masz brzuszka. No taki piękny. Taki plaskaty? Taki plaskaty. Tam się na ten. Dobra. Skarpetki tutaj tak będziesz miała. Najwyżej sobie ściągniesz buty w samochodzie. Gdzie moja słoninka, tak? Cześć, kochanie. Witam cię, słonko. Cześć. Będziemy robić piękną fryzurę, tak? No pewnie. Byś miała jakąś romantyczną kolację? No mam. Marzenie Joanny się spełniło. Pokonała wstyd i chorobę. Uświadomiła najbliższym, że warto walczyć o swoje szczęście, a jedyne, co może stanąć nam na drodze, to my sami. Joasia jeszcze nie jest w pełni sprawna po zabiegu. Cały czas przy ruchach jeszcze pojawia się ból i musimy naprawdę poczekać jeszcze jakiś czas, żeby mogła coś zrobić, może szalonego, może innego. No musimy na tę chwilę jeszcze ich troszkę poczekać. Zobaczymy, czy się coś zmieniło. No. Jak mówi, że byliśmy tutaj. Byliśmy przed ślubem, to pamiętam. No to chodź, zapraszam. No, dzięki. Ogromną odwagą i determinacją Joanna pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. A stopniowe osiąganie celów stało się inspiracją dla ukochanych córek. To nauczyło mnie sięgać po marzenia, bo mamie się udało już być tak wysoko. A no, ja mam całe życie przed sobą i tylko sięgać po prostu po marzenia, żeby właśnie piąć się w górę i nie poddawać się, bo może czasami jest źle, czasami jest gorzej, ale no, wyjdzie się na prostą i zawsze będzie dużo lepiej.